Siemano, siemaneczko, z tej strony Klocki i serdecznie zapraszam do kolejnego filmu z grą Last Train Home. W poprzednim filmie zrobiliśmy misję tutaj Canyon. Ta misja nazywa się też Canyon? Czy to miejsce Canyon? Nie, misja też tak się nazywała. Canyon, po prostu Canyon. Zrobiliśmy tą misję, zdobyliśmy czterech nowych legionistów. Później wyruszyliśmy do przodu, odwiedzając wszystkie lokacje i zatrzymaliśmy się też tutaj w miejscowości Zawirówka, gdzie kupiliśmy cztery nowe spluwy, już na poziom trzeci. Będziemy dalej wymieniać, żeby mieć ich więcej. Na razie tylko tutaj tyle było dostępnych. Dojechaliśmy też tutaj i tutaj aktualnie się znajdujemy. I zanim zaczniemy odcineczek, no to jeszcze bym podkręcił poziom trudności, bo no ja wiem, że już mam jakieś 60-70% gry za nami. Czekajcie, można to mniej więcej sprawdzić. Tutaj rozpoczynaliśmy przygodę gdzieś, która Moskwa. I tu się gdzieś skończy nasza przygoda, więc wydaje mi się, że takie 60% za nami. Może 65, tak na oko. No tak mi się wydaje, nie? Wiem, że trochę późno, no ale jak ja ustawiałem poziom trudności na samym początku, no to jakby nie patrzeć, ustawiliśmy dowódcę. Tak jak dla osób, które chcą cieszyć się grą tak jak zaprojektowano. Nie wiedziałem, że będzie aż tak łatwo. No dobra, ostatnio sobie o 20% niektóre te wskaźniki podkręciliśmy, jeżeli chodzi o zużycie paliwa między innymi i żywności, to lecimy na 150. Obrażenia otrzymywane przez pociąg. To chodzi o wytrzymałość pociągu. Też nieduży otrzymujemy. 150 na maksa. Intensywność i częstotliwość występowania wydarzeń losowych już jest max. Otrzymywanie obrażeń. Zmienia wartość zadawanych przez przeciwników obrażeń. Wpływa na każdy oddany przez wrogów strzał. No to jak dam 150, to już będzie groźnie. Ale dam 150. Dam 150. A my mamy tutaj... Aha, to co my zadajemy. No aktualnie mamy na 100%. Ile mogę dać najmniej? 50. To jest trochę przesada, no bo co? Jak na 100%, to jest tak jakby... Powinno być tak realnie, nie? Kulka w łeb zabija. A co, tutaj to dwie kulki w łeb? To słabo, nie? Chciałbym utrzymać trochę realistyczność tej gry. Dalibyśmy z 80%. Nie będę zadawał 100% obrażeń normalnych, tylko trochę słabsze. A za to przeciwnicy mają razy półtora. 150%. Wydaje mi się, że już łatwo nie będzie, ale jeżeli będzie, to obniżę do 50%. Chociaż wydaje mi się, że już będzie grubo. No dobra. Więc co, jedziemy dalej. Dobra, na początek rana. Masz jedną ranę, Jan? No to otrząśnij się, bo masz wstrząs też. Jeżeli chodzi o wyczerpanie i zmęczenie, no to już im dużo. Tutaj dwa punkty, tutaj dwa punkty. A ten duży potrzebuje trochę tego zmęczenia. Ile ma? A tutaj kondycja 10. No to odpoczywaj, Antoni. Ty i tak w sumie za bardzo nie działasz w polu. Znaczy do tej pory. Chociaż już masz KMistę na poziom 5. Antoni. Ale wrócisz. Mamy nowego legionistę, więc wrócisz. Wrócisz na w bój. No ale dobra. Awansiki. Alfred Kraus. Siemano. Uj. Poziom 5 zwiadowca. Ekspertyza w boju. Wie jak poruszać się niepostrzeżenie. Zwykły ruch jest równie cichy, co przemieszczanie się w trybie cichym. Tryb cichy nie obniża prędkości ruchu. Oż kurczaki. Ej, bez kitu. Ci zwiadowcy, oni są overpower, nie? Żaden strzelec, żaden KMista, żaden granadier, żaden medyk nie jest tak dobry jak zwiadowca w tej grze. Dostępna nowa? Niedostępna, bo mam za małą inteligencję u niego. Bardzo małą inteligencję mam u niego. On ma tylko 3 punkty. Można powiedzieć, że trochę ten Alfred jest głupi. No, ale jest dobrym KMistą. Nie KMistą, tylko strzelcem. Dobra, spocznij chłopaku, Roman. Utalek, siemano. To samo, on ma to samo. Także Roman i Alfred. No konkretnie Maksymiliana jeszcze tak wykręcimy, bo będzie wracał też w pole bitwy. Ostatnio chodził tylko po lasach i zbierał grzyby. Dobra, siemano Władimir. O, u ciebie mamy punkcik. Poziom 3. Strzał krytyczny i kamuflaż się na pewno przyda.
ale masz małą sprawność. Jak masz walczyć z nami, to podkręć tą sprawność, spocznij. Albrecht. Granadier poziom trzeci, bomba dymna doszła i jeszcze robotnik poziom czwarty. Produktywność, dziękuję. Spocznij chłopaku na razie. Kto jeszcze? Jeszcze dwie osoby. Andrea i ona też ma punkcik. Kajamista poziom czwarty, kontrola odrzutu, pasywna umiejętność. Kajamista używa sprawności, by zwiększyć szansę na trafienie. Zręczności, ta? Sprawności. No to masz sprawność. Mówisz, masz ze mną to, jak z dzieckiem. Samuel Misik, o właśnie, o nim wspominałem wcześniej. Kajamista poziom 3, ale to mnie nie interesuje. Inżynier poziom 2 też za bardzo nie, bo ponieważ on ma... On jest zielarzem i on jest łowcą jednocześnie. Więc taki typ będzie tylko chodził w miejscach, gdzie to będę potrzebował. No, on będzie żył po to. Będzie żył po to. Świetny gościu. Samuel. Dobry chłopak. Spocznij. I jeszcze jeden żołnierz z ulepszoną rolą. Jest to Jerzy Krzupala. Cześć. Strzelec poziom 4. Dyskretność, pasywna umiejętność. Zwiększa obronę żołnierza. Oraz robotnik poziom 2. Produktywność zwiększona. Bez punkciku. Dobra. Jedziemy. A przed nami Kanisk. No to ruszamy. Właściwe miejsce, odpowiedni czas. Pociąg zatrzymuje się na stacji. Niektórzy z twoich żołnierzy wychodzą na zewnątrz, aby rozprostować nogi i zaczerpnąć świeżego powietrza. Okoliczni mieszkańcy szybko ich zauważają i zaczynają coś do siebie szeptać. Jeden z nich pośpiesznie oddala się w jakimś kierunku, budząc nerwowość w paru legionistach. Wkrótce potem tubylec pojawia się z kilkoma innymi osobami, również legionistami. Żołnierze podbiegają do waszego pociągu, uśmiechając się od ucha do ucha. Najwyraźniej czekali tu dłuższy moment z nadzieją, że zabiorą się z taborem legionistów aż do Władywostoku. Twoi ludzie serdecznie ich witają i pomagają wtoczyć dobytek na pokład. Chwilę później wszyscy są gotowi do drogi. O proszę. Kolejni czterech nowych legionistów. To ja mam już fulla. Mam fulla i nie mogę doczepić wagonu. To co się stanie, jak będzie ktoś jeszcze chciał do mnie dojść? Nie dojdzie. Dalej. Mamy full. Ja mogę teraz, może jak mam full? Chyba nie. Chyba nie, ale spojrzę. Dlaczego nie można powiększyć? No cóż, mam nadzieję, że będę mógł na przykład wymienić wagon, jak skończymy rozdział ten albo następny. Że to daleka droga jeszcze. Nie ma co patrzeć w przód. Dobra, mamy czterech nowych legionistów. Świetnie, no wykorzystamy ich do roboty. O, można tu kupić poziom 2, niestety. Jest woda i papierosy. Też słabo. Morale w ogóle załogi 99%. Zagrożenia brak. Pięknie, na razie pięknie. A my tymczasem... Mamy też dużo gotowy, mamy. A podjadę tutaj, może jakieś wydarzenie będzie, co tam zobaczymy. O! Łachmany i kości. Podczas dojazdu pociągu zauważasz na korytarzu pewne poruszenie. Kiedy wychodzisz ze swojej kabiny, jeden z żołnierzy wciąga cię pod okno i nalega, abyś spojrzał na zewnątrz. Ktoś usiłuje dogonić wasz pojazd konno. Ha, faktycznie, nie zauważyłem tego typka tutaj. Z umiarkowanym zaskoczeniem odkrywasz, że to prawda. Wasz pociąg rzeczywiście goni mężczyzna w kozackim mundurze z symbolami Armii Białych. Ku zdumieniu zarówno twojemu, jak i twoich żołnierzy, udaje mu się z wami zrównać. Wtem jeździec staje na grzbiecie konia i wskakuje na podest w ostatnim wagonie. Widzisz, jak twoi ludzie wciągają go do środka. Jakaś ważna informacja chyba. Spieszysz wzdłuż pociągu i docierasz do ostatniego wagonu, gdzie znajdujesz zadyszanego kozaka w otoczeniu twoich żołnierzy. Wszyscy nerwowo na siebie spoglądają. Mężczyzna zaczyna mówić, gdy tylko cię zauważa. Proszę, zatrzymajcie pociąg, bym mógł dosiąść konia, gdy już dostarczę wam wiadomość. No zatrzymamy, no. On jest sam. Jak to pułapka, to będzie misja. No tak, zatrzymujemy. Zagrożenia mamy 0%, więc w sumie nie mamy w ogóle.
Kiwasz głową w stronę jednego ze swoich ludzi, ten zaś rusza, aby powiadomić inżyniera. Zdenerwowany człowiek, którego przed sobą widzisz, stara się wywrzeć na tobie jak najlepsze wrażenie. Przyjmuje wyprostowaną wojskową postawę i nie okazuje żadnych emocji. Mimo to wyraźnie zauważasz, że jest wykończony. Prawdopodobnie szukał was od wielu dni i rzadko kiedy sypiał. Majorze, mam wiadomość od naszego podporucznika. Prosi o pomoc w obronie lotniska. Powiedziano mi, bym nie wracał, dopóki pana nie znajdę. W ramach nagrody może pan prosić o wszystko, co chce. O wszystko? To dużo. Dobra, przyjęłem, zajmiemy się tym. Kiedy dociera do niego, że misję zakończył z powodzeniem, jego ciało poddaje się zmęczeniu. Pada na ziemię, a gdy twoi żołnierze stawiają go na nogi jedzeniem i wodą, wyraża podziękowanie. Po podaniu pozycji lotniska opuszcza pociąg. Łachmany i kości. Stać, bo to tutaj. Stop, zatrzymać pociąg. No, dziękuję. Ilu tu potrzeba? 5. Mam tak dużo żołnierzy, że wyślę chyba więcej niż 5. Jak to wygląda z góry? Tutaj mamy dojechać? No to nie dojedziemy, bo mamy piski. Piski. Dobra. Trzeba tam wjechać i rozjechać. No to oddział. Lepimy oddział. Ich sobie zostawimy, zrobimy 4. Mamy dużo ludzi. Maksymilian, w końcu lecisz na misję. Ciesz się, chłopaku. 1. Kopecki. Józef. No konkretni żołnierze idą. Magdalena. Nie mam jeszcze KM-isty. Ale Alfred, drugi zwiadowca, może się przydać. A KM-ista? Andrea ma poziom 4. Ale nam się wyrobiła ta Andrea, nie spodziewałem się. No to leci. Leć. No i jest 6. Mógłbym może w 7 wziąć. Pójdzie łatwiej. Roman. Odpocznij sobie w końcu. Daj Maksymilianowi dobyć ten 5 level. No ale właśnie, Maksymilian. Pierwszą pomoc sobie odrzucimy i damy ci strefę śmierci. Ty masz 4, ty masz 5. Coś ciekawego doszło? Nie. Nic ciekawego tutaj nie doszło. Nie wiem, czy wziąć 7, czy nie brać. Szczerze, no 6 to i tak jest jeden ponad stan, nie? Potwierdzamy. Z każdy rodzaj żołnierza. To jest oddział numer 4. Oddział numer 4. I wysyłamy. Ej, to w tym czasie ktoś tu może iść. Kto dobrze handluje? Ci tutaj. A, lećcie. A tutaj poleci oddział numer 4 i zaczynamy misję. Czekamy. Robimy coś w pociągu? Nie, mam mało metalu. No jak będę gdzieś miał możliwość, to za drewno, za tkaninę, za cokolwiek, za ziółka, bo mam tego dużo, będę kupował właśnie proch strzelniczy i metal. Nawet za jedzenie i za żywność. Chociaż z tym się na razie uspokoję, bo zwiększyłem zużywanie tego. Teraz jest 150%. No ale dobra, jesteśmy tu, zaczynamy misję Łachmany i Kości. Twoi żołnierze docierają do miejsca zaznaczonego na mapie. Nic nie sugeruje, by był to właściwy punkt. Nie wygląda na to, że doszło tu do jakiejkolwiek walki. Wtem jednak rozlega się strzał z karabinu. Żołnierze zauważają ścieżkę wiodącą między dwoma małymi wzgórzami ku dolinie, z której słychać huk wystrzałów. Musicie podjąć decyzję, czy chcecie iść dalej, czy wolicie się wycofać. Idziemy dalej. Někde mezi tím močálem a lesem je letiště, kde má posádku bílá armáda. Musíme jim pomoct ho ubránit. No, dobra. Rozumím. Pomůž při obroně lotniska. Čili znovu taká misia, której raczej będziemy ostro się naparzać. Oj. Samozřejmě. To biegniemy, mam im tam pomóc. Ktoś tutaj był. Ano, pane. Nepřítel. Zaujímám pozici. Dobra,
Dogonię ich, czy nie dogonię? Dla rozkazu. Ja ich nie dogonię. O! Dogonię. Hledam kryt. Ale dobra. Bo my mamy... Pane? Pyk jednego. Mnie się nie schowasz. Pyk drugiego. Już nebudu. Przede mną se neschováš. Posloucháš? Útočím! Do przodu. A to są moi, dobra. Rozumím. Nepriateľ! Oj, co tu się dzieje? Halo. Mamy obronić lotnisko. Tu widzę moich sojuszników. Już tu. Biegniemy. O, mój padł. Do utoku. Kurde, ale rzeźnia. Ja mam gdzieś dobiec gdzieś tutaj, bo widzę znacznik. Może powinienem dobiec? Chociaż strzelajcie. Zawsze jeden mniej. No strzelać. O kurde, ile tu wrogów. To są już wrogowie. To tutaj byśmy sobie... chyba pozycję znaleźli. Tego mam chronić. Jak ja mam go chronić, jak on zaraz ginie? Szybko, pozycja. Szybko padają w sumie ci wrogowie. Ano? No dobra. Mam ho na muszce. Wasze zaujmam pozycję. Mam ho na muszce. Oż kurde. Muszę mu pomóc. Pane. Tutaj, mądra szybko. Volba. Aha. Oj, patrzcie, co tu się dzieje. Co jest? Ej, aha, bo, czy ja mogę wyposażyć się w jakąś broń? Jakąś konkretną? Bo tu widzę. Ale to nie w tą stronę ustawione. To lotnisko już płonie. I to mocno płonie. To też jest działko. A z tej strony nie ma żadnego działka. Oni zaskoczyli ich od tyłu. Kurczaki. No dobra. To gdzie my staniemy? No, ta pozycja jest całkiem spoko. Tylko nie wiem, czy nie będę za daleko. Dawajcie, na razie tu. Widzę, że on nie może zginąć. To jest wariat niezniszczalny. No nic, jakiś granat może poleci. O, lerka. Czekam. Nie czekaj, tylko... się odsuń. Przyprawen. A ty zrobisz tak w takim rozkładam. Razie. Gdzie ten mój drugi zwiadowca? Wasze rozkazy, pane? Gdzie ty? A ty tutaj jesteś. Ale się ukryłeś. Dawaj tu. Mądra volba. Rozkładam. Chyba nie ma co. Widzim wozydło. Wow. Wozydło. Wozydło. O ja cię, wozydło. Rozkaz jest prosty. Biegnij tu. Oż kurde, gdzie to jedzie? To będzie waliło do mnie, nie? Nie wiem, gdzieś tu? Dobra, leci. On mnie teraz dopiero zauważył. Co się dzieje? Oż kurczaki, czy tutaj sobie radzą? Jako tako? Panie! Skakuj tutaj! Wyrażam! Słabo. Rozkazy? Nie spodziewałem się takiego czegoś. Dobra, ty się wycofaj, bo zaraz padniesz trupem. Hledam kryt! Już padł. No dobra, a ten poradzi sobie z nim? Magdalena. Powidejte. Pomóż mu. Je to jen škrábnutí. Tutaj już prawie ich wykosiłem. Ale rzeźnia. Fajnie, lubię takie coś. Ten się schował. Zde. Na razie stoimy. Strzelamy. Ten mnie trochę denerwuje, bo... Przyprawieniejszy już nie był... Pane... Zrobił taki myk. Idziemy go dojechać. Już.
No strzelaj. Nie widzisz go? No. Všichni rudí ustupují. Letiště je zabezpečené. Probereme situaci s bílým důstojníkem, který téhle jednotce velí. Mamy porozmawiać z dowódcą, ta? Wiecie co, zanim to zrobię, bo to znowu będzie jakieś pewnie odliczanie. A widzę, że tutaj leżą fajne rzeczy. Przesnie tak. Jedziemy po nie. Zde? Jedziemy, jedziemy. Przesnie tak, pane. Jest tego tutaj sporo. Ano. Ano, ano. O to. Ano? O paliwko. O metal. Coś jeszcze... Nie, wszystko zebrane jak na razie. Świetnie. Tutaj paliwko. Tutaj apteczka. Wasze rozkazy? Chyba wszystko. Nie, tutaj jeszcze. Panie. Zbieramy i gadamy. Wszyscy mają pełne HP? Wszyscy mają pełne HP, bo ten granadier dostał, ale już jest wyleczony. Idziemy pogadać. Rozumiem. Ej, siema. Dziękujemy za pomoc, legionarzy. Ci zatraceni bolszewicy malem wszystko zniszczyli. Musimy zacząć próbować latadło. Nie może postradać ani jednego muża. Także bych ocenił, gdybyście doszli proti Sarze z niedalekiej wiosnicy, a przynieśli latki. No dobra, jednak nie będziemy bronić tego miejsca. Jednak lecimy po stolarza. No to gitara. Wszyscy zdrowi na maksa. Muszę uważać tylko na... O, tkanina, to chyba o nią chodzi. Muszę uważać tylko na granadiera, bo już był raz powalony, więc teraz jak zostanie... Spadnie mu HP. To nie będzie co zbierać z Józefa. Pozrzymy się, co jest wewnątrz. Posłucham. To by szło. Ile 50? Nie. Aha, mam na razie 50, a potrzebuję 200. Są na cestie. Dobra, tu jakiś punkcik, widzę, jest wolny. Przesuwam się. To odkryjmy sobie mapę. Ano, ano. Ale wielki samolot. Fiu, fiu. Jeszcze płonie. Ilu ich idzie? Czy warto granat? No jest 5. A ile nazbierałem? Jeszcze zbierałem tych granatów. Ostatnio liczyłem chyba 14. To nic. Biegnij. Rzuć tu. Dobrze będzie? Będzie dobrze. Idealnie. Siema. O, tych nie zauważyłem. Oj, tych też nie. Najgorsze jest to, że nie ma za co się schować? Jest. O kurde, to jest konkretnie. Przesuwam się. Siadaj za to. No chodźcie, chodźcie. Kurde. Ano? Źle stoisz. Zmienim pozycję. Oni tylko biegną. A w sumie też niepotrzebnie rzuciłem granat. Nie zauważyłem, że tutaj mam to działko. No ale dobra. Dobrze, do tam. Ty tutaj stój. KM-100. Już do. Lecimy. Postaram się o to. Tam się przyda ten KM-ista. Ej, po cichu w sumie. Rozumiem. No, dobra. Zrobimy to po cichu. Ale ty szybki jesteś. Na cestie. Jest synem smrci. Kto jest na pozycji? Ojojoj, tego nie zauważyłem, że się mogą odwrócić tak szybko. Dziab! Schowasz, hochu. Dziab! Jestem na cestie. Dobra, jest czysto. Rozumiem. Pozbierajmy tą tkaninkę. Oj, coś tutaj, jakiś ruch? No jest, jest ruch. Tutaj też powinienem pójść. No ale tej tkaniny tam nie ma. Dobra, dobra. Rozkazy tu jest paczka z tkaniną. I szukamy dalej. Rozumiem. Jeszcze tylko 50, czyli jeszcze jest jedno miejsce z tkaniną. W sumie nie wiem gdzie. Bo wszystko mam odkryte. Czyli musi być tam.
Ruchy. Du na pozycji. Zanim z nim porozmawiam, wolałbym znaleźć tkaninę. Już du. Bo nie wiem, czy to wiecie. Pane? Nie anuluje mi misji pobocznej. Ano, pane. Ale z drugiej strony... To jest paliwo. Co to jest? Co to jest? Czego ja tego wcześniej nie zauważyłem? Ajajaj. Dobra, tutaj ten posterunek malutki rozwalimy. Tutaj tylko dwie osoby. W sumie jedna osoba i pies. Mam ho. Rozkazy, pane. Zamierzuju. Przypraven. Tutaj też mogę to ogarnąć, skoro się wracam. Ale nie widzę na minimapce tej tkaniny, co mnie bardzo niepokoi. No ale dobra, wjeżdżamy i rozjeżdżamy. Siema, ej, chłopaki. Sem na cestie. Dajte mi minutku, pane. Wasze rozkazy, pane? Przede mną se neschowaj. Posłucham. Utoczim! Nawet chować się nie trzeba było. Chociaż Magdalena przez to dostała. No ale co, żołnierzem jest czy nie jest? Powinna potrafić przyjąć kulę. Ano, pane. Idziemy do przodu. Dlaczego? Co to jest w ogóle? Mam, chyba to jest tkanina? Nie, no chociaż to jest skrzynka. Z czym? Myślałem, że tkanina. Postaram się. Ale może tu będzie tkanina. Aha, że tutaj przekazujemy chyba. Teraz tu się 150, ta? Aha, dobra, do tej skrzynki mam wrzucić tkaninę. To niepotrzebnie się w sumie wracałem. Ale skąd miałem wiedzieć, że to nie jest tkanina? Ej, ja chyba tego rogu nie sprawdzałem. Sprawdzę w razie W, żeby nie biegać jak głupek z powrotem w jedną i w drugą stronę, jak już tutaj jestem. Dle rozkazu. Podziwam se. Pane. Dobra. Tkaniny jak nie było, tak nie ma. Stąd zaczynaliśmy, nie? No nie wiem, no jedyny mój pomysł jest taki. No a ty możesz to opuścić. Ano. Że jest jednak gdzieś tutaj ta tkanina. No idziemy z nim pogadać. No nie ma. Wasze rozkazy, pane? Podziwam se, co tam je. Poda. Jakoby se podziwam stało. Se. Byłem w każdym rozkazu. Miejscu tej mapy. Jeszcze tutaj. Podziwam się, co tam je, pane. Ano. Podziwam się. Niestety. 150 tylko znalazłem. Idziemy z nim pogadać. Zdravím, dobrý muž. Nie wiecie náhodou, gdzie je miestny tesár? Potrzebuję go na letisku. Tesář? Hm? To jsem ja. Bílejm pomůžu, o to nic. Ale nejdřív se musíte postarat o to, aby nám ty zdegenerovaný rudý nezničili vesnici. Až je všechny zabijete. Úplně do posledního. Ano, přijďte pro mě. A já s váma půjdu na letiště. No dobra, teraz to všechno tlumačí, dlaczego tkaniny neznalazłem. Skoro mapa się powiększyła. Jakoby se stalo. Podívám se, co tam je. O, jest coś. Snad to bude stát za to. No to zbieraj, chłopaku. Gdzie nieprzyjaciel? O, to gdzieś, tu gdzieś. O kurde, wilki, wycofuj się. Samozřejmě. Ano. Nie możemy sobie tak pozwolić. Rozumím. Tu musimy to zrobić konkretnie. Dle rozkazu. Nie muszę się za niczym chować, ale... Posłucham, pane. Rozkładam. Pyk. Pyk.
Czekam na rozkazy, panie. Tuto pójdzie. Czekamy. Wasze rozkazy? Siema, wilki. Biegną! Widzimy nieprzyjaciele! Oj. Przyprawen, panie! Hehehe. Nie za ciekawie, co? Przed! Jasna wiec! Uciekaj. Rozumiem. Aj, oberwał. Lekko oberwał. Uśmiechu! To był poslední. No ale dobra, te wilki by mi przeszkadzały. Jasna wiec. No, ktoś to miał zebrać i co? Pane! Ano, tak ja to wypáčím. Podívám se, co tam je. Po skle rozkazu. Lecimy w tą stronę. Mamy zabezpieczyć wioskę. Samozřejmě. Wow, 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 tutaj jest groźnie. Podívám se. Oni do kogoś strzelają w tą stronę. Jak nic. To idziemy ich rozwalić. O nie, oni strzelają do jednej... jakiegoś chłopa. Cywil, cywil. Trzeba szybko, żeby nie zdążyli go zabić. Rozkazy, pane? No, rozkaz to jest strzał w beret. Mnie se nie schowasz. Posłucham, pane. Przede mną se nie schowasz. Posłucham! Dobra, on żyje. No i jest ta tkanina. Ta tkanina, której nie mogłem znaleźć. Dobra. Mam go chronić. O, patrzcie, no nie wziąłem wszystkiego. Wziąłem. Dobra, niech się po to wróci. Strzelec, on najszybciej biega. Nie będę się wszystkimi wracał. Przyprawieniejsi już nie budu. A tutaj sobie staniemy. I poczekamy. Podívám se, co tam je. Tylko trzech. Wasze rozkazy, pane? Postaram bez lornetki. Tady to myślę, że tak wystarczy. Chodźcie. O, zebrał. Czekam na rozkazy. Rozkaz jest prosty. Tam budu. Wracasz do nas, a my w tym czasie tą trójkę pokonamy. Jeden strzał. Drugi i trzeci. No. Nie zdążyli, nie zdążyli. Rozkazy, pane? Pane. Niestety, myślałem, że zdążą. Oblast jest czysta. Czekamy. Przyprawen, pane. Siema. Ano, pane. Ale, ale. Ano? Tak se podívame. No właśnie, powolutku. Tu jest ich więcej. Tu jest dwóch, tu jest... Podívam se. Też dwóch. Jasná věc, tak se podíváme, co tam je. To by šlo? Podívám se. Ano. Může být jich více. Tak se podíváme, co tam je. Ano. Podívám se. Jasná věc. Nie, no ale zagrożenia nie ma. Tu dwóch, tu dwóch. Ještě rozdělení jsou. Rozkazy, pane? Ich w ogóle mogę po cichu. Ano, jsem na cestě. Bo oni są tyłem, tyłem. Ano, pane. On jeszcze szybko biega. A ci są tyłem? Nie, ci są przodem. Wasze rozkazy, pane? Idu to tutaj i strzelać. Przyprawen. Ty tutaj. Nie se nie schowasz. Dobra, ty go zabijesz. Ano? KMiste. Se nie schowasz. Przyprawieniejszy już nie był. Ten krvavý úkol je splněný. Poslouchám, pane. Pojďme pro toho tesaře. Ten krvavý úkol je splněný. Pojďme pro toho tesaře. A tam ta tkanina. Ten krvavý úkol je splněný. Pojďme pro toho tesaře. Tak já to vypáčím. Čili tam ta tkanina, kterou zebrałem, to... Aha, to mám jej więcej po prostu. To dla mnie będzie. Pane. Rozumím. Bo 150 już odłożyłem, no tak. Paliwko, stało... dalej tkanina. Aha, po prostu każda tkanina jest zaznaczona. Mam ogólnie... Wszyscy czerwoni nie żyją, powiadom o tym stolarza. Spoko. Pierw sobie pozbieram. Co nieco. No zbieraj, chłopaku. No a tutaj pójdę z wiadowcą. W sumie może iść w pojedynkę.
Podívám se. Ano. Ano, pane. Tam vírky jsou. Ano. I tu jest koniec mapy gdzieś. Ale chciałbym pierw zobaczyć ten koniec mapy. Ano. Oj, 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 ty zostałeś sam. Uciekaj. Ne. Dle rozkazu. Do jednego strzel. Ano, pane. I dalej uciekaj. Posłucham. Pomóc. Idę do útoku. No dostał jeszcze, kurde. Ale oni mają cela. Dobra. Widzę, że ty, Maksymilian, mocno obrywałeś. Rozumiem. No ale co tam? Ważniejsze są materiały i pieniądze. Wy i tak się wyliżecie w pociągu. Ano, pane. Wasze rozkazy, pane. Ej, dobra, tutaj jednak nic nie było. Tu widzę dwie rzeczy. I wracamy po stolarza. Pewnie później będziemy musieli wrócić tutaj, przekazać tkaninę. I wydaje mi się, że tam będzie gruba obrona, ponieważ nie bez powodu są rozstawione te karabiny maszynowe, konkretne. Puste. Tak jak ja bym mógł to obstawić, nie? Ano, przesnie tak, pane. Są przyprawena. Postaram się o to. Ano? Jestem na cestie. Dobra, wszystko, lecimy do stolarza. On gdzieś tutaj był. Mam nadzieję, że dalej się tutaj znajduje. W jakimś skrótem biegniecie. O! Dobry skrócik. Panie, menim pozycję. Bo paliwko. Są na cestie. Dalej jest tutaj, czeka. Wasze rozkazy? Siema, chłopaku. Nie musicie mi nic rzekać. Vím, že jste nemohli zachránit všechny. Podívejte, jak mi rubí zmasakrovali syna. Doufal jsem, že utekl, ale ta zvěř ho dostala na cestě. Doveďte mě na letiště. Jestli cestou narazíme na další rudý, pobijte je. Jejich krev za mou krev. Máme již razem se stolářem. Máme civila za sobou. A tu idą... Ciekawe, czy zdążę tutaj dojść. No nie mało ich idzie. Mógłbym w sumie przejść. Gdzieś tutaj był ten skrót, a nie, on dopiero tutaj jest. Przesuwam się. No biegnijmy, biegnijmy. Też tutaj granacik. O cholera. Na pewno nie przejdę? No nie. To działko jest zniszczone. No ale tu jest fajna pozycja na górce. Tylko nie wiem, czy zdążymy przed nimi. Ano, panie. Ej. Posłucham, pane. Zostań. Strzelaj. Dle rozkazu. Nie tak się tego spodziewałem. Zamierzuję. Posłucham. Oż kurde, nie no, uciekamy. A prosto będzie lepiej. Boję się o granadiera, bo on taki wolny. Ty przy okazji możesz jednego zdjąć. Dobra. Ano, zostań w tyle. Bo ja to tak widzę, że... Przy okazji można po prostu. Mam ho na muszce. Wasze rozdach. Sme tady. A ja se můžu pustit do těch oprav. Děkuju, že jste mě ochránili, legionáři. A też mogę opuścić misję, nie muszę z nimi walczyć. To nie jest tak, że ja muszę tutaj bronić. Ale tą tkaninę jeszcze byśmy odłożyli. A oni niech się martwią. Du na pozycji. W sumie nasze ewentualnie KM-ista niech sobie dziabnie. Tak o, ty odłóż tkaninkę. Ano, zaujímam pozycję. Fajnie by było im trochę pomóc. Wasze rozkazy, pane? To nie. Ale czy jest sens? Skończyłem swoją robotę. Już du.
Děkuju vám. Tíhle látky nám pomohou s opravami. No ale zrobiliśmy tą skaniną. Tutaj jeszcze jest informacja dziwna. Postaram się o to. No ale to już nie nasza brocha. Lecimy stąd. Misja udana. Udaj się na obszar wyjścia, aby opuścić. W sumie nikogo nie ma już. Sam miałbym tego bronić? Ano, pane. No i dobra. Mała misyjka. Fajna. Ale ten jaki wolny. No i Józef ma już swoje lata. No ale dobra. Jest 6 z 6. Lecimy. Wszystko? Wszystko. Potwierdzamy, misja udana. Medale. No, Magdalena, uratowałaś Józefa. Józef w sumie się poświęcił. No, ty rozwaliłaś wóz pancerny, Andrea. No, a Józef jednak w sumie padł trupem prawie. Alfred... Nie wiem, komu dać. Maksymilian, wróciłeś dla zmotywowania cię. Wrócił tak to tylko po lasach i zbierał grzyby. Zostaliśmy poproszeni przez białych o wsparcie podczas ochrony lotniska i pomoc podczas przeprowadzanych tam napraw. Bardzo się staraliśmy i odnieśliśmy sukces. Okej, medale przydzielone, doświadczenie, awans. Ej. To jest dziwne, że to mi nie zaliczyło, bo ja zebrałem 200. Aha, już wiem dlaczego. Bo ja miałem 150, odłożyłem do skrzynki i liczyło od zera. A gdybym nie odłożył do skrzynki, to by mi dobiło do 200 i pewnie by to odhaczyło. Taka troszkę głupota. Moim zdaniem troszkę błąd w robieniu gry. Bo łącznie zebrałem 300 tak naprawdę tej tkaniny. A tutaj jest, że zebrałem niby tylko 150. O, 350 zebrałem, bo 200 oddaliśmy i 150 jeszcze miałem. No, taki troszeczkę błąd. No, ale nic z tym nie zrobimy. Lecimy dalej. Łachmany i kości, misja zrobiona. Kiedy oddalacie się od lotniska, dogania was jeździec białych. Poinstruowano mnie, bym zaprowadził was do naszego obozu z zaopatrzeniem. Chodźcie. Mężczyzna prowadzi twoich żołnierzy do małego, acz dobrze strzeżonego obozu, który znajduje się kilka kilometrów od lotniska. Obrońcy białych podejrzliwie mierzą was wzrokiem. Wpuszczają was do środka, mimo to kilkunastu z nich czujnie obserwuje wasz każdy ruch. Oho, dostajemy nagrody. Możecie wybrać żywność, paliwo albo amunicję. Tu mamy do artylerii aż 12 pocisków, to jest sporo. A jeżeli chodzi o ilość paliwa i żywności, to jest mało. No to oczywiście, że zapas pocisków artyleryjskich. Będziemy strzelać w następnych misjach na ostro, skoro tak dużo ich mamy. Gdy twoi żołnierze podnoszą skrzynię z wybranymi zapasami, miny białych przeradzają się w grymasy wściekłości. Oddalacie się w swoją stronę najszybciej jak się da. No i gitara, oni powrót. Oni, no czekamy pierw na swoich. Czekamy, czekamy, rozwiążemy od razu ten oddział. Są wykończeni. A tu mały handel? Woda, woda, woda i woda. Nie. Powrót. Powrót? Nic tutaj nie ma w okolicy. Jest las, ale tam będę potrzebował innej ekipy. No dobra, to wy powrót. Ci dotarli, więc sobie ich rozwiążemy. A pociąg może ruszać powoli. Ja poczekam. Przecież chyba pędzący pociąg nie skoczą. I my się udamy. Jest las i tutaj. No to gdzieś po środku. Tutaj. Oj, nie tak szybko. Jedziemy. O, osiągnięcie. Baby Jaga 2. O Jezu, ta Baby Jaga 1 była bardzo, bardzo dawno temu. Wasz pociąg zatrzymuje się na niewielkiej stacji. Nie spodziewaliście się znaleźć w tych okolicach jakiegokolwiek przystanku. Nie zaznaczono go na żadnej z waszych map. Wygląda na to, że stacja została świeżo przemalowana na kolor czarny i jasnozielony. W okolicy nie ma żywej duszy. W znaku umieszczonym przy torach ktoś napisał nazwę stacji Światłosłowowo. Dobra. Zarządź krótki odpoczynek, czy... No to zarządzimy krótki odpoczynek. Zobaczymy, co tutaj się stanie. Andrea i Piotr zachodzą na tył stacji. W trakcie dyskusji doznają krótkiego, acz intensywnego déjà vu. Wkrótce po tym dołącza do nich Józef Lewy, drapiąc się po głowie.
No bez kitu, bo to taka sama sytuacja, nie? Byliśmy tu już wcześniej. Wydaje mi się, że nie, ale... O co chodzi z tą Baby Jagą? Ostatnio w ogóle przeleciała jakaś, nie? Na misji, kobieta. Na miotle. Mam to samo wrażenie. Czy byśmy oszaleli? Coś czai się w lesie, prawda? Żołnierze postanawiają zbadać okolice. Kilka korków za linią gęstego lasu odkrywają maleńką chateńkę. Gdy do niej podchodzą, w nos natychmiast uderza ich zapach aromatycznego gulaszu. Wnętrze domku oświetla jedynie latarnia, w której umieszczono pojedynczą świecę. W jej blasku widać czyjąś siostrę. Skąd wiadomo, że to siostra? Może... A, dobra. Hihi. O Rosjan w tych stronach nikt nigdy nie widział, ale nawet nie czuł ich smrodu, ale on sam tu się napatoczył. Ona mówi chyba to samo, co wcześniej. Wewnątrz chatki znajduje się stara, zmarszczona niczym pergamin kobieta, podpierająca się pokrzywioną laską. Jej niewielkie, acz bystre oczy przesłania orli nos. Żołnierze wolą pozostać na podwórzu. Czy przybywacie tu z własnej woli, czy z przymusu, moje dzieteczki? To zależy, proszę pani. Zmierzamy do domu i daleka droga przed nami. A kimże to jesteście? Czemu skradacie się pod moje skromne progi? Wąchacie moje cenne jadło? Należymy do Legionu Czechosłowackiego. Jedziemy do Władywostoku. A zatem Słowianie, hihi, wszyscy wyrastamy z tych samych korzeni, moje kochane ciatki. Znamy się? Och, drogi żołdaku, spotkaliście moją siostrę. Opowiadała mi o was. W ogóle tego nie pamiętam. I tak właśnie powinno być. Nie zapominajcie jednak o jednym. Moi drodzy Słowianie, mamy jeszcze trzecią siostrę. Posłuchajcie mojej rady, bo jeśli ją odwiedzicie, może stwierdzić, że chce was pożreć. Zostańcie. Nie, zostajemy. Zostajemy normalnie, nie boimy się jej. Ale ona pewnie nas pogoni. Zabierzcie od niej trzy nogi i poproście o pozwolenie, aby w nie zadąć. W pierwszy dmuchnijcie łagodnie, w drugi głośniej, a w trzeci najmocniej jak się da. Wtem kobieta wraca do swojego domu i zamyka za sobą drzwi. Nieoczekiwanie jej złowieszczy głos niesie ze wszech stron z lasu i z chaty. Idźcie precz, zgłodniałam. Dobra. No to ciekawe, o co będzie chodziło z tą Baby Jagą 3, jak spotkamy jej trzecią siostrę. No a tymczasem lecimy dalej. Mamy tutaj do zrobienia las. Dwa. O kurde. No dobra. Tutaj. Schludność, to wy musicie iść. Do lasu. Simon. Ale wy nie macie... Wy nie macie odpowiedniej osoby jeszcze, bo właśnie, nie. Musimy edytować ten oddział, on mi nie pasuje. Tutaj, ten zmysł przetrwania, czyli to jesteś ty. Spadaj stąd. Damy tutaj kogoś innego. Tutaj musi dojść zmysł przetrwania. A to w sumie zamienimy, kim ty jesteś? Albrecht. A to mi bardziej chodziło o ciebie. Antoni. Inaczej. Tutaj edytujemy. Antoni, spadaj stąd. I tu damy zmysł przetrwania. Jest kompletna ekipa. No tutaj coś, kurde, do handlu by się przydało. Kto to jest? Kto to jest taki? No, Alfred Kraus. No. No ale dobra, tu idzie jedna ekipa, tutaj do lasu oczywiście Simon, a na wycinkę pójdzie ta trzecia ekipa, którzy potrafią handlować. Dadzą radę w trzy strony świata. I czy mogę coś zrobić, ten czas byśmy wykorzystali? Wiem, że ten wagon już jest na maksa, a ten... Wy nic nie robicie. W ogóle. Zaczniecie coś robić. Buty. Zwiększa prędkość ruchu wysłanych oddziałów. O 25%. O kurde, to dużo. To już. Niech pracują tutaj dzień i noc. A w tym czasie też sobie ulepszymy. O, tego jeszcze nie ma. Usprawniony kominek. No to robimy.
Mamy sporo żołnierzy. Dwójka wystarczy. Lecimy dalej. Wszystko co mogę. One jakoś bardzo zniszczone też nie są te wagony. Ja już chyba nic nie będę mógł zrobić. Brak metalu. To na pewno to. No dobra. Czekamy. Czekamy. Siema, włam na ostro. Las to wycinka. Szukamy. Co znaleźliśmy? Mamy 37 żywności, 78 ziółek, 2000 doświadczenia, a wy od razu lecicie tu. Dacie radę? Oddział numer 1? Używkę byś chciał, tak? Mamy ich teraz 5. To trzymaj i ty też trzymaj. Chciałbym wam dać po fajerce, ale po co? Po co, jak to tylko morale? Produktywność. Nikt nie jest głodny. Bez kitu, nie wiem po co są te przedmioty jednorazowe. Skoro idzie wszystko zgodnie z planem. Dobra, wysłałem tu w końcu ten oddział numer 1? Nie. Czekamy. Tutaj mamy raporcik gotowy i zyskujemy 16 paliwa i doświadczenie. Powrót. Przepraszam. Lecicie. A nie, podjedziemy chyba. Będziecie mieli bliżej, zagrożenia nie ma. Po co was męczyć? Wracajcie. Tych trochę zajadę. To teraz używki brali. No ale dobra, tutaj mamy wycinkę. 92, dziękuję. To już możecie wracać. No będziemy czekali na nich, ale to na stacji możemy nawet. Podjedziemy sobie, czemu nie? Jedziemy, szukamy. Co mamy? Drewno, tak? Nie. 21 żywności, 58 ziółek, 2000 doświadczenia. Mogę odpalić wam powrót, ale... Będziecie do pędzącego pociągu? Zaraz zobaczymy. Zaraz dojadą. Jesteśmy na stacji. Tutaj, o, żadnego wydarzenia nie ma. Nic stąd nie potrzebuję. No to może trochę pieniążków byśmy zrobili. Sprzedam 150 drewna. 150 tkaniny. Aha, czy on będzie miał tyle pieniędzy w ogóle? 180? Już nie ma. No właśnie, tak też myślałem. O kurde. Chłopie. Jesteś handlarzem czy kim? 76. To jeszcze podkręcimy tak do 1600, tyle ile on ma. O, pięknie. Mamy od niego jego pieniążki. Czekamy na ekipkę. Dotarła. To nic innego nie mogę zrobić. Podjedziemy sobie tutaj. Wyskoczy jedna ekipa. Oczywiście, że tak. Jak ona wyskoczy... O, tutaj już chłodniej. Znaczy, może nie chłodniej, ale śnieg pada. Ja bym sobie chciał to usprawnić. Ale brakuje mi metalu. Bo jednak przydałoby się tutaj więcej przy tym warsztacie. W kuchni nie trzeba, ale tutaj trzeba te miejsca do pracy. A tymczasem tutaj potrzebujemy znowu tej ekipki. No to lecicie, my czekamy na was. Zróbcie robotę, mamy czas. Szukamy. I tu to samo zrobimy. Raport gotowy. O, tutaj dodatkowo oprócz... O, jest metal, dobra, metal 52, to super, woda i faje. Dobra, wsiadać. Jedziemy, bo czasu nie ma. Tutaj. Start. O, my w ogóle do misji głównej dojeżdżamy. To fajnie. To fajno. Mam teraz metal. Na początek wy wyskoczycie. W sumie do lasu też mogą już wyskoczyć.
Chociaż zagrożenia nie ma. Jedzenia mam pełno. W sumie, o! Ej, czekajcie, czekajcie, ja ich wysłałem już? Anulować. Bo chyba jest zimniej, tak, minus 2 się zrobiło. Pierwszy raz odkąd gramy jest minus 2, więc bierzcie szpiworu. Oprócz tego, że macie kurtki, szpiwory są potrzebne. No i tutaj to samo. Do lasu idziecie. Oj, wy jeszcze zmęczeni? No to czekajcie sobie na razie w pociągu. W tym czasie, gdy oni będą pędzić tam, musimy tutaj zrobić te dodatkowe miejsce. Potrzebuję tego. Potrzebuję jak nic. A niech jedna osoba robi. Skoro mamy metal. Ale i tak na nic mnie nie stać. Tak czy siak. No to nie. To nie było temu. Aha, bo już jest z powrotem 47. Gdybym miał 50, no to wtedy co innego. O kurde, wypadek przy pracy. Co się stanie i komu? Aha. Chyba nic się nie stało, bo mamy tam różne te ulepszenia zrobione, bo tak to by było napisane, na przykład minus 50 HP, nie? U kogoś tam. No ale dobra, odkrywamy tutaj. No i tym lasem sobie będziemy kończyć przed misją główną. Tak to widzę. Na początek jeszcze tutaj może coś dostaniemy ciekawego. Niestety nie ma metalu. Liczyłem na metal. Jest 16 paliwa, 10 jedzonka, ale też oczywiście doświadczenie. Siadamy i pędzimy. Tajemnicza rodzina 6. O proszę. Zbliżacie się do przedmieść Niżdeundińska. Twoi żołnierze wyglądają na zmęczonych, ale jesteś pewien, że znowu staną do walki z czerwonymi, jeśli zajdzie taka konieczność. Odwracasz się do swojego doradcy i wdajesz się w rozmowę o losie Marii Demidowej i jej rodziny. Czyli tu będę musiał tą decyzję pewnie podjąć. Tak. Jaką decyzję podjąłeś, majorze? Myślę, że powinniśmy zatrzymać się gdzieś tutaj, zanim jeszcze dojedziemy do dworca. Jeśli faktycznie są rodziną cara, zyskają wówczas szansę na przeżycie i dotarcie do następnego przystanku bez zwracania na siebie uwagi. Postępuj zgodnie z rozkazami i dowieź rodzinę na stację. Zatrzymaj pociąg i daj im szansę na ucieczkę pieszo. Ja bym to zrobił. Zatrzymać pociąg i dać im szansę na ucieczkę pieszo. Pewnie stracimy jakiegoś żołnierza, bo będzie musiał ich eskortować. Ale wydaje mi się, że to będzie lepsza decyzja. To wszystko jest owiane mocną tajemnicą. Nie podoba mi się to. Lecimy. Zatrzymaj pociąg i daj im szansę na ucieczkę. Wszyscy morale w plecy. Okej. Okay. To nic mi to nie robi, bo i tak mamy morale niesamowicie pozytywne. Zorganizuję to. Kilku żołnierzy zgłosiło się na ochotników, by towarzyszyć naszym gościom, majorze. Niektórzy z nich wierzą, że to rodzina cara i że zostaną sowicie przez niego wynagrodzeni. Czy powinniśmy im na to pozwolić? Tak, jeśli to ich decyzja. Kurde, straciłbym ludzi. Ciekawe, czy będę mógł wybrać jakich ludzi. Ale chyba nie będę mógł, bo tutaj jest to ich decyzja, więc na przykład jak mi się zgłosi Simon i Maksymilian, to ja nie będę miał łowcy w składzie. No to nie, potrzebujemy wszystkich żołnierzy. Ale z drugiej strony, jak im nie pomogę, jak powiedziałem A, to powinienem powiedzieć i B. Skoro pozwala mi uciekać, to żeby mieli obsadę. Dobra, a idźcie. Tak, jeśli to ich decyzja. Twój doradca podaje ci listę z nazwiskami. O, będę mógł chyba wybrać. To powinien towarzyszyć rodzinie. No i dobra. Gitara. Co my tu mamy? Roman, nic z tego. Jan Mareczek. O, tutaj jest Wacław. Wacław niech leci. Najmniej go znam. Aha, mogę dać też, że zmieniłem zdanie. No ale dobra. Mógłbym sprawdzić Wacława teraz? Nie mogę teraz go sprawdzić dokładniej. No jest ogólnie religijny. Jest kucharzem. Aha, to jest ten, który nie mógł walczyć w polu. Dobra, Wacław, lecisz z nimi. Dobra, wybrany został Wacław. Idziecie w ciszy przez pociąg.
Gdy znajdujecie panią Damidową, kobieta akurat częstuje dzieci herbatą. Dziewczynki siedzą uśmiechnięte, jednak chłopiec wygląda blado. Doszły słuchy, że jest chory i wymiotuje. Kapitan Langer prosi panią Marię, by wyszła na chwilę, żebyście mogli porozmawiać w trójkę. Czemu się zatrzymujemy? W głosie kobiety słychać podejrzliwość. Tutaj państwo wysiadają, pani Mario. Co masz na myśli? Langer nie odpowiada jej od razu, masując skronie w milczeniu. Nie jest pani ani zwykłą obywatelką, ani matką tych dzieci. Z ust Marii Demidowej nie pada ani jedno słowo. Kobieta mierzy Langera stanowczym spojrzeniem, jednak oczy ją zdradzają. Nie ma sensu dłużej odgrywać tego teatrzyku. Sądzimy, że w mieście mogą czekać na nas oddziały Armii Czerwonej. Jeśli znajdują się tam jacyś biali, na pewno też spróbują was pojmać. Macie większe szanse na przeżycie, jeśli wyruszycie samotnie. Po słowach doradcy, Marię zauważalnie ogarnia niepokój. Będzie wam towarzyszył jeden z naszych żołnierzy, Wacław. Zadba o wasze bezpieczeństwo. Nie mamy innego wyboru, prawda? Czy możemy liczyć chociaż na jakieś racje, majorze? Jasne, bierz jedzenie. Niestety nie. Nie no, bierz. 20 żywności w plecki. Dziękuję za wszystko, co dla nas zrobiliście. Z Bogiem. Kobieta wraca do swoich dzieci, rodzina. W pośpiechu pakuje dobytek i wyskakuje z wagonu, gdy pociąg się zatrzymuje. Dziewczynki trzymają się blisko brata, z całych sił starając się ogrzać go kocem. Widzisz, że chłopcu dalej nie udało się wyzdrowieć. Gdy Maria z dziećmi odchodzą, żołnierze machają im, wykrzykując serdecznie słowa pożegnania. Ku swojemu zdziwieniu spostrzegasz, że Maria Demidowa wraca do was biegiem. Przypuszczasz, że musiała zapomnieć o jakimś bagażu, jednak kobieta nie wygląda na zdezorientowaną. Co wiecie o mordercy Alexego? Prawie nic, przepraszam, ale czemu pani o to pyta? Maria Demidowa podaje twojemu doradcy szklaną fiolkę wypełnioną przezroczystym płynem. Natychmiast rozpoznajesz symbol oznaczający niebezpieczeństwo, czaszkę ze skrzyżowanymi kośćmi. Cyjanek, tak? Pani to zrobiła? Maria kręci głową, a jej oczy napełniają się łzami. Nie, ja po prostu nie chcę, żebyście ukarali któregokolwiek ze swoich żołnierzy. To mój cyjanek. Mam go na wypadek, gdyby złapali nas czerwoni. Zabiło go jedno z dzieci. Aleksy nie był dla nich za dobry, szczególnie gdy pił. Nie mogłam powstrzymać wszystkich kłótni. Langer wyciąga ręce do pani Demidowej, a kobieta pozwala mu się objąć. Słyszysz, że kapitan mówi coś do niej, jednak jego słowa porywa mroźny wiatr. Maria dotyka jego policzka, po czym delikatnie odpycha doradcę i odwraca się napięcie. Po raz kolejny patrzycie, jak odchodzi. Kobieta wraca do rodziny. Wy także, do waszych żołnierzy czekających na pokładzie pociągu. Tajemnicza rodzina, w końcu zakończono tą misję od samego początku tego rozdziału. No nie mamy Wacława, tracimy tak jakby no, pierwszego naszego legionistę. On i tak chyba doszedł w trakcie. No ale wolałbym, żeby miała obstawę. Sama, z dziećmi, nie poradziłaby sobie. Wydaje mi się, że podjęliśmy dobrą decyzję, bo tutaj czyhają czerwoni i biali i wszyscy kolorowi. Dobra, mamy jeszcze las do ogarnięcia, ale wiecie co, zrobimy już sobie tą całą resztę w następnym filmie, czyli las i misję główną. W końcu dojeżdżamy, chyba koniec rozdziału 6 się zbliża, no oczywiście, że się zbliża. I będziemy zaczynać rozdział numer 7. Wydaje mi się, że przedostatni, bo tu bym widział rozdział numer 7 i będzie na końcu decyzja. I rozdział numer 8 wydaje mi się, że możemy zrobić w inny sposób. Dwa zakończenia mogą być. No, tak to wygląda, ale dobra, w tym odcinku to na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Siema!